Zaczynamy kolejny materiał, bo majóweczka pewnie przed Wami, więc luźno, luźno wejdziemy z materiałem kolejnym. Jeszcze nie o i8, a o Alfie, którą gdzieś tam z tyłu widzicie, bo wiecie, że z takim autkiem się borykałem ostatnio. Na live'ie było, na live'ie, co tam do lakierowania, więc odnoszę się do oglądania live'ów, tam się dowiecie, co dokładnie. Nie, no żartuję, oczywiście cieniowanie w tym pojeździe mieliśmy z przodu i to cieniowanie na barwionym klarze, gdzie widzieliście to już na moich jakichś tam shortach czy TikTokach. I właśnie o tym cieniowaniu z barwionym klarem chciałem dzisiaj trochę opowiadać, ale najpierw oklejmy tą Alfę i wjedźmy z intro, także jedziemy. Alfa pewnie okleiła się, jak już wjechało. To co, zaczynamy temat cieniowania lakierem bezbarwnym, barwionym. Już był raz na tym kanale materiał o radzeniu sobie z taką sytuacją jak lakier bezbarwny, barwiony, gdzie chłopaki ze Spektrala przyjechali do Mazdy 46V i nieco instruktażu nam prowadzili, jak sobie radzić przyszłościowo z takimi kolorami. Coraz więcej się tego pojawia i myślę, że jak nie mieliście styczności, no to pewnie w jakiejś niedalekiej przyszłości, dalszej bądź bliższej, w końcu się z tym będziecie musieli zmierzyć. Dlatego pomyślałem o tym, żeby trochę Was poinstruować, jak działać z takimi czerwieniami i zabawą z tym lakierem bezbarwnym, barwionym. Co prawda nie każdy system wymaga takiego zastosowania, ale większość systemów te głębie czerwieni osiąga właśnie poprzez lakier bezbarwny, barwiony. Dlaczego on jest taki trudny do położenia? Ja będę tutaj mniej więcej instruował Was, co robiłem podczas tego lakierowania i gdzieś tutaj w przewidkach wrzucimy sobie, jakie etapy były z całego lakierowania, a na koniec podsumujemy sobie to, na co zwracać uwagę i co jest trudnego w tym lakierowaniu. Jedziemy z lakierowaniem. Jak widzicie, pewnie na przebitkach wjechał podkład mokro na mokro. Mieliśmy tam uszkodzenie maski przedniej, mieliśmy uszkodzenie błotników. Nie były to duże uszkodzenia, dało się to tam wyszpachlować, wyklepać oczywiście wcześniej. Nie było tam praktycznie towaru na tych elementach, no ale trzeba było tym kolorem przecieniować się całym frontem. Oczywiście oprócz tego jeszcze lakierowaliśmy tylną klapę czy zderzak z tyłu, ale głównie problem pojawia się, kiedy musicie cieniować właśnie tym lakierem, bo nie należy to do najprostszych zadań. Jeśli chodzi o to, co teraz zrobię, to oczywiście wiadomo, przecieranie szmateczkami czy mycie, no nie będziemy tutaj omawiać, bo to jest podstawa. Skupimy się tutaj tylko na tym procesie cieniowania, więc wjechałem sobie podkładem mokro mokro, czego nie kręciłem i jak możecie dostrzec, nie jest to rozległe podkładowanie. Zazwyczaj, jeśli to nie byłby lakier bezbarwny, barwiony, prawie pół przodu bym upylił tym podkładem, żeby mieć wszędzie jednolitą plamę z tego podkładu, bo było łatwiej mi to skryć. Natomiast musicie wiedzieć, że czerwienie tego typu na barwionym klarze dość ciężko kryją, a samo krycie tak naprawdę pojawia się dopiero, kiedy położymy ten warstwę tego barwionego klaru, czyli po bazie, i im mniej mamy tego placka szarości widmowej, tym generalnie lepiej, więc przygotowujcie sobie elementy tak, by tego mokro na mokro albo nie używać, albo używać go w minimalnym stopniu, tak, gdzie musicie. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, matujcie ten element wyższymi gradacjami, tak, by tego mokro na mokro nie używać. Jak trzeba, bo jest nowy zderzak, bo była całościówka, tak było tutaj ze tylnym zderzakiem czy przednim, który był nowy, no to wiadomo, że ja to mokro na mokro i tak musiałem kłaść, więc delikatnie sobie te miejsca naprawy też przykryłem, natomiast bardzo, bardzo delikatnie. To jest ważne z kwestii krycia. Ja pracuję na lakierze wodnym, który zdecydowanie lepiej kryje niż lakier konwencjonalny, więc jeśli będziecie się posługiwać lakierem konwencjonalnym i barwionym klarem, bo też takie rozwiązanie
rozwiązania istnieją, no to macie jeszcze trudniej z kryciem tej czerwieni, bo to nie tylko ilość warstw jest raz, to jest, musicie tyle warstw położyć, żeby wam przykryło, a dwa, nie może być ich za dużo, żeby wam znowu barwy tej czerwieni nie zmieniło, nie, albo ciemniło, albo rozjaśniło, bo to nigdy nie ma tak kolorowo, że im więcej warstw, tym jest ciemniej. Zdarzają się już kolory, które im więcej warstw, tym jest jaśniej. I tu zastrzegam taką gwiazdkę, żebyście zawsze ślepo nie patrzyli, że to tylko im więcej warstw, tym będzie ciemniej. Nie, nic z tych rzeczy, już to się zmienia. Ale odbiegam od tematu. Więc tego mokro na mokro nie za dużo, jeśli już potrzeba, wiadomo. Kolejnym etapem macie bazę, czyli czystą bazę, różnie ona, w różnych wariantach ona może być. Może to być po prostu czerwień, może to być mieszanie dwóch baz, czyli albo czerwony i na to żywica z ziarniem. No, wszystko w zależności z systemu, jakiego korzystacie. W tym wypadku praktycznie kolor docelowy i nie taki łososiowy jak przy maździe mieliśmy do położenia, jeśli chodzi o bazę wodną. Położyliśmy sobie bazę, rozciągnąłem ją szeroko. Wiadomo, później wypyłki, czyli tam, gdzie mamy efekt, zawsze robię wypyłki, tak? Prosi mnie o to producent, żeby rozgonić sobie ten lakier. Miałem tego miejsca sporo, więc praktycznie większą część maski sobie wykorzystałem na to cieniowanie, bo nie zawsze warto robić to bardzo krótko, celem tylko zaoszczędzenia na materiale, ale w tym wypadku, kiedy wiemy, że lakierujemy całą maskę, ona tam przy szybie gdzieś nie dochodzi, a mamy tego pola dużo, no to wykorzystujmy je maksymalnie, więc no do końca nie dojechałem, ale dość szeroko tą bazę rozłożyłem. Kolejnym etapem jest przygotowanie sobie lakieru bezbarwnego, barwionego, który skryje nam tą wcześniej położoną bazę z wypyłkami, która oczywiście została też wysuszona i przygotowana pod tradycyjny klar, tak jakbyśmy to lakierowali tradycyjnie. I tu się pojawiają schody, ponieważ problemem w rozciąganiu bezbarwnego, barwionego i problemów jest kilka. Problemem jest to, że nie możemy położyć zbyt grubej warstwy, ponieważ lakier bezbarwny z pigmentem czerwonym w tym wypadku ma taką tendencję, że tam, gdzie jest go grubiej, tego pigmentu będzie więcej. Więc musicie to zrobić bardzo cienko, bardzo równo, rozganiając się dalej niż bazą, którą lakierowaliście wcześniej. I pojawia się o tyle problem, że trzeba naprawdę mieć skontrolowaną rękę. Dobrze się tu sprawdzają bardzo wolne pistolety, dlatego i Iwata, szczególnie ja wtedy wybieram LSA z pierwszej generacji, bo z nim największą kontrolę czuję do takich rzeczy, ale również ten LS nowy świetnie się sprawdza. Natomiast odbiegłem troszeczkę, bo to było przy bazie, natomiast jeśli chodzi o bezbarwny, barwiony, tu wybieram sobie WBX-a, czyli starszą generację pistoletów W400 z dyszą 1.3. Ona jest super wolna, dlatego by mieć tą kontrolę jak największą, a niekoniecznie ważna jest tutaj struktura, czyli jakaś taka morka i tak dalej. Więc pierwsza warstwa skryta nieco szerzej niż baza, tak jak powiedziałem wcześniej. No i problem albo nie problem, no w zależności jak do tego podejdziecie, jest z drugą warstwą barwionego, bo w tym wypadku, żeby odwzorować ten kolor na tej Alfie, musieliśmy położyć drugą warstwę barwionego klaru, czyli dwie takie warstwy i ta baza pod spodem dawały nam efekt taki jak na tym aucie. No i co tu zrobić? Wydawałoby się, że co to za różnica, ale pamiętajcie, że na miejscach, gdzie poleci wam odkurz z lakieru bezbarwnego i on zacznie wiązać, to ciężko jest później, kładąc już czysty, bezbarwny, wyrównać morkę. I tu jest taki patent, który mi chłopaki sprzedali i ja z niego korzystam. Używanie zwykłego lakieru bezbarwnego jako blendera w trakcie cieniowania. Czyli jak widzicie na przebitkach, zanim położyłem drugą warstwę barwionego klaru, skryłem końce błotników i końce maski, no dokładnie błotników, bo maskę to tam praktycznie dojeżdżałem, ale końce błotników, czyli tu, gdzie drzwi, skryłem czystym lakierem bezbarwnym. Wtedy miałem efekt taki, że ten błotnik jest w tym miejscu mokry. Przepiąłem pistolet, wziąłem znowu barwiony i tam, gdzie miałem pociągnąć drugą warstwę barwionego klaru, dokończyłem. Efekt jest o tyle dobry, że wtedy równomiernie mokry mamy element, jeśli chodzi o lakier bezbarwny i nie mamy tego problemu, że jeżeli byśmy cieniowali samym bezbarwnym barwionym i nie zrobili tego blendera z czystego, to tam na końcu błotnika skupiłby się odkurz, który przylewając już zwykłym lakierem bezbarwnym byłoby ciężko rozlać tak, by morka była taka, jak być powinna i była równa na całości.
Mielibyśmy tam zmrożoną morkę, albo byśmy nie mogli dolać i albo byśmy tam ulali bat przysłowiowy, albo po prostu byłaby taka cytryna, że nie wyglądałoby to za dobrze i trzeba by to wszystko polerować. Więc właśnie dlatego, żeby sobie ułatwić ten proces, ja posłuchałem się tutaj chłopaków, którzy mieli większe doświadczenie w tym temacie i wykorzystuję w takich sytuacjach blender z lakieru bezbarwnego, czyli kładę, tak powiedziałem, bezbarwny, zwykły, na tym końcu przepinam klamkę, dolakierowuję ten bezbarwny, barwiony i czekam tyle, ile karta techniczna tego wymaga. Wiadomo, będziemy tu robić 3 warstwy tego lakieru, a zazwyczaj lakier bezbarwny, taki jak ja używam, kładziemy na 2 warstwy, więc musimy ten proces odparowania wydłużyć 2-krotnie, czyli jak mieliśmy między 1 warstwą a 2 5 minut, no to między 2 a 3 wydłużam ten proces do 10 minut, tak żebyśmy nie mieć efektu zgazowania lakieru bezbarwnego. Szczególnie przy lakierach VHS-owych ich nie można kłaść za grubo, więc trzeba uważać z tymi czasami, dlatego macanie palcem to nie jest dobre rozwiązanie i od tego jest zegarek, żeby trzymać się tego, jak producent sobie wymyślił, czyli sprawdzać, kiedy startujemy, kiedy kończymy, ile jest tego odparowania. Więc czekałem 10 minut, wjechałem z ostatnią warstwą bezbarwną, już czystego lakieru bezbarwnego i kładąc ten bezbarwny wszędzie, miałem równą strukturę i nie miałem tego problemu, że gdzieś mi się to rozjeżdżało, więc wydawać by się mogło, że lakierem bezbarwnym, barwionym chodzi tylko o kolor, no nic bardziej mylnego, jeżeli mamy odwzorować tą strukturę należycie, albo bardzo zbliżenie do tego, co jest, albo a przede wszystkim, żeby była równa na całym elemencie, który lakierujemy, a nie, że gdzieś mamy rozlane, a gdzieś mamy nierozlane, no to właśnie taki patent z używaniem blendera się w formie lakieru bezbarwnego się świetnie sprawdza. To taki tip, bo czy będziecie chcieli, czy nie, to prędzej czy później traficie na wyzwanie, jakim jest lakierowanie lakierem bezbarwnym i nie taki diabeł straszny, jak go malują, ale do takich lakierowań zawsze trzeba podchodzić z pokorą i z pewnym planem na to, jak ma to wyjść. Oczywiście nie ma tutaj 100% prawy, że to Wam wyjdzie, ale trzeba się podejmować wyzwań, bo wyzwania wzmażają w nas pewne doświadczenia i też tego skilla nam podnoszą, bo lakierowanie wtórne cały czas tego samego, no w jakiś sposób przyzwyczajamy się i okej, wychodzi nam to dobrze, ale trochę się zatracamy i pojawia się coraz większa obawa o nowe. A nowe przychodzi i do lakiernictwa będzie jeszcze przychodzić. Wspomniana na ostatnim materiale UV-ka. Czy tego typu materiały będą wchodziły coraz szerzej i myślę, że nie skończy się to tylko na podkładach czy szpachli, więc czasami szukanie wyzwań jest fajne, bo możecie sobie potrenować, posprawdzać, bo tak czy siak, jeśli będziecie w tym zawodzie, no to Was takie, a nie inne przygody czekają i trzeba się do tego zaadaptować. Ja tak sobie radzę z lakierem bezbarwnym barwionym. Myślę, że tyle, jeśli chodzi o instruktaż i o moje polecenia, bo temat jest tak obszerny, że w jednym materiale byśmy tutaj wiele nie jesteśmy w stanie tutaj całego tematu konsumować, bo przypadków jest wiele, ale też sytuacji jest wiele, a tutaj szczególnie te czerwienie pojawiają się już nie tylko w Mazdach, w Alfie, ostatnio Corvette, więc już w tym roku 3 razy barwiony bezbarwny u nas wleciał, bo musiał, bo takie, a nie inne były zlecenia i nie unikniemy tego na przyszłość, więc trzeba się z tym mierzyć, jeżeli pracujemy w danym systemie, który właśnie takie kolory w ten sposób rozwiązuje. Tyle ode mnie dziś, natomiast teraz zobaczycie sobie, jak wleciał efekt końcowy, auto tylko poskładane, bez polerki, bez niczego i ocenicie, czy fajnie, czy nie fajnie, czy podoba Wam się, jak wyszedłem z opresji, jeśli chodzi o lakierowanie tego przodu w tej Alfie, czy też nie. A teraz jedziemy. Myślę, że Alfa wygląda świetnie, oczywiście czeka jeszcze na detailing, jeszcze na polerkę, bo jakieś tam wtrącenie się
trafiło, jest poskładana, komplet części bardzo szybko od właściciela dostaliśmy, więc i szybko mogliśmy naprawić ten samochód. Natomiast jeszcze kwestie dokumentacyjne się angażują, więc oczekuję już na finalne wyczyszczenie, wypolerowanie i oddanie klientowi. Ja Was bardzo teraz z tego miejsca serdecznie zapraszam do kolejnego materiału, gdzie już porozmawiamy sobie o tym już nieszczęsnym albo szczęsnym i8, które nas tyle kosztowało pracy, bo finalnie kończymy. Większość rzeczy mamy zrobione, także myślę, że niedługo materiał zaraz po majówce powinien wlecieć. Jak nie, no to tak do połowy maja maksymalnie wleci, jeśli chodzi o materiał z i8. UV-eczkę testuję, także też dajcie chwilę cierpliwości, a po majówce zapraszam na kolejnego live'a, którym omówimy sobie to, jak dbać o sprzęt do aplikacji i co ja używam do tego, by ten sprzęt był w kondycji zawsze świetnej. Tyle ode mnie dziś, trzymajcie się. Cześć.